Cześć, dzień dobry. Dzisiaj postanowiłem, że się troszeczkę powymądrzam, jakie są możliwości zarabiania pieniędzy w młodym wieku. Czyli dla tej mojej młodszej publiczności, jeżeli masz dzisiaj kilkanaście lat, 20 lat, 25 lat i chcesz nauczyć się zarabiać fajne pieniądze w młodym wieku, to te tipy będą dla ciebie. Słuchaj, przede wszystkim świadczenie drobnych usług, montażu filmików, robieniu coś na bloga dla twórców internetowych. Słuchajcie, takich twórców jak ja jest w Polsce, w samej Polsce setki. A jak znasz jeszcze język angielski, no to już może możliwości się tutaj przed tobą otwiera, dlatego ucz się języka angielskiego. To jest bardzo potrzebna kompetencja, która pozwoli ci zarabiać jeszcze na wyższych stawkach i tak dalej. Przede wszystkim zajmij się świadczeniem usług. To jest najprostszy owoc, najniżej zawieszony, jak tylko się da, ponieważ możesz dla twórców tworzyć miniaturki na YouTube'a, możesz pisać blogi za pomocą sztucznej inteligencji, śledź trendy, ucz się nowoczesnych aplikacji, które powstają, bo każdego dnia powstają nowe aplikacje AI. I tu, w tym wyścigu, kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli ty zoptymalizujesz pracę jakiegoś twórcy, zrobisz mu jakąś automatyzację, ty możesz zarabiać w sposób powtarzalny. Słuchaj, oszczędzę ci, drogi przedsiębiorco, w skali miesiąca na przykład 8 godzin i chcę za to taką i taką sumę pieniędzy. Albo słuchaj, drogi przedsiębiorco, będę dla ciebie robił to, to i tamto, na przykład bloga, na przykład montaż filmików, shorty, TikToki, rolki. Naucz się tych umiejętności, takich podstawowych umiejętności, które są dzisiaj niesamowicie potrzebne w social media, w marketingu i tak dalej, i zacznij to świadczyć. Możesz też kręcić filmy, na przykład kupić sobie kamerę, rodzice niech ci kupią kamerę i naucz się, lub telefon, ale w sumie smartfon, dobry smartfon. Naucz się tworzyć efektowne reklamy dla firm. Przyjeżdżaj do firm, zacznij lokalnie, na przykład później zacznij jeździć dalej do większych firm i nagrywaj dla nich reklamy. Facebook Ads, TikTok Ads w formacie pionowym, w formacie kwadratowym i tak dalej. Rób różne fajne gdzieś tam kreacje reklamowe. Bardzo dużo tutaj dzisiaj będę mówił o wideo, bo wideo zdominowało internet i osoby, które umią robić dobre wideo, będą zarabiały kolosalne pieniądze, więc jak dzisiaj jakąś taką agencję wideo otwierasz, ja w tym kierunku na przykład idę, już rozpocząłem pierwsze kroki i otwieram kanał z wywiadami sponsorowanymi oraz będziemy świadczyć tego typu usługi, czyli nagrywanie, prowadzenie kontentu dla firm w formie wideo, tam są kolosalne pieniądze. I wystarczy dobrać odpowiednich ludzi. Cały czas tych ludzi na rynku jest mało, bo się gdzieś tam nie uczycie. A jest wielu młodziaków, którzy mimo wszystko mają fajne skille, które są w stanie zaprezentować. I pod wieloma płaszczyznami wy możecie świadczyć usługi SEO, możecie świadczyć usługi ustawiania reklam, możecie świadczyć usługi obdzwaniania na przykład wpadających leadów do firm. Możecie świadczyć usługi tworzenia grafik przecież za pomocą Midjourney, za pomocą, jak się nazywa ten drugi program, już zapomniałem w tej chwili nazwy, ale naucz się na przykład pisać fajne prompty za pomocą ChatGPT i Midjourney i twórz przepiękne grafiki dla twórców. Więc to jest najprostsze, żeby się zaczepić na takie proste rzeczy. Kiedyś zaczynaliśmy od, nie wiem, prac ogrodowych i tak dalej i tego typu prace fizyczne są bardzo dobrze płatne, ale często bardzo dużo czasu musimy poświęcić na taką robotę, tak? Wykonać gdzieś tam 2 godziny czy coś, a czasami wyklikanie grafiki w Midjourney to jest chwileczka, a możesz już za to skasować jakąś pokaźną sumę, na przykład kilkadziesiąt złotych za kilka grafik dla takiego twórcy internetowego. Dlatego ja serdecznie ci polecam tym młokosom raczej iść w te technologie, raczej iść w te techniczne rzeczy, bo tutaj szybciej złapiecie skalę i szybciej dojdziecie do dużych zarobków, wyższych od waszych rodziców. Jeszcze będą zaskoczeni, pomyślą, że handlujecie narkotykami. Tak okaże się, że tyle zarabiacie, bo
sobie weźmiecie pracę u mnie na przykład, u jakichś innych twórców, połapiecie różne zlecenia w różnych miejscach i okaże się nagle, że wy zarabiacie 80 tysięcy, mając tam 20 lat, co jest gdzieś tam astronomiczną sumą dla takiego młodego człowieka. A robiąc pracę fizyczną, to też jest bardzo ważne i fajna sprawa, jeżeli masz jakieś takie skille budowlane i tego typu rzeczy, to też wszystko będzie w cenie, ale po pierwsze zajmuje bardzo dużo czasu, po drugie nie wiem, czy to idzie z trendem, na pewno takie prace będą potrzebne i to wszystko będzie niesamowicie wyceniane w przyszłości, bo coraz mniej ludzi będzie chciało się tym pałać, a w internecie jest większa konkurencja, ale z drugiej strony ten internet zawsze ci daje skalę. Jak stworzysz sobie jakiś prosty kanał na YouTube, prosty, jakieś tam profile w mediach społecznościowych, zaczniesz się chwalić swoimi skillami, swoimi umiejętnościami, no to może się okazać w krótkim czasie, że ty dotrzesz do setek tysięcy obserwatorów i będziesz żył też z reklam, z ekspozycji, sponsorów, różnych rzeczy, różnych deali, różnych możliwości, które zaczną się dookoła pojawiać. Zaczniesz sprzedawać jakieś proste e-booki, zaczniesz tworzyć jakieś kursy online. To wszystko zacznie się fajnie spinać, jeżeli wejdziesz w ten proces twórczy, czyli zacznij od świadczenia wysokomarżowych usług, potem dorzuć sobie swoje jakieś własne produkty i potem możesz jechać z koksem gdzieś tam i obsługiwać kilku różnych twórców jednocześnie, żeby ta kasa spływała ci z wielu miejsc. Bądź podywersyfikowany, nie skupiaj się na jednym źródle, tylko zawsze pamiętaj, żeby mieć ich kilka. U mnie jest to około 30 różnych źródeł, z których mi wpadają pieniądze. Także staraj się gdzieś tam być podywersyfikowanym na różne miejsca. Możesz pouczyć się afiliacji, możesz, no nie do końca polecam, ale na przykład dropshipping też, ale na przykład marketing afiliacyjny, gdzie nagrywasz poradniki, jak coś zrobić za pomocą jakiegoś narzędzia i to narzędzie za każdą sprzedaną licencję wypłaca ci prowizję. Ja mam takich narzędzi kilkanaście, które polecam i co miesiąc mi tam wkapuje jakaś sumka, tak? I sumarycznie mi skapie z tego gdzieś koło 1000 zł miesięcznie. Ja wiem, że to nie jest jakaś imponująca kwota, ale jeżeli będziesz to robił długo, ja zamierzam to robić długo, bo zacząłem w styczniu dopiero się w to bawić, w tą afiliację tak mocniej. Jeżeli zaczniesz to robić w sposób powtarzalny przez bardzo długi okres czasu, okaże się, że kapie ci pasywnie kilka tysięcy miesięcznie i na przykład jedną kawalerkę mniej możesz sobie gdzieś tam kupić, bo kapie ci z afiliacji co miesiąc fakturka i to jest bardzo przyjemna sprawa, bardzo fajna opcja. Więc pomaganie innym ludziom, zdejmowanie z nich obowiązków, które zajmują dużo czasu, to jest bardzo dobra opcja dla młodych osób. Możesz nauczyć się tworzyć fajny copywriting na strony internetowe, możesz budować w ogóle fajne strony, lejki sprzedażowe. Możesz robić e-mail marketing dla twórców internetowych, na przykład dogadać się, że będziesz robił kampanie marketingowe, kampanie e-mail marketingowe na prowizji, czyli tyle ile sprzedaż, dla Ciebie leci na przykład 20%, bach, 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 nauczysz się pisać maile, na przykład szkoła pisania maili Mirka Burnejko, albo u mnie w kursach też są skrypty jak pisać maile, w tych pakiet kursów sprzedażowych, taki za 267 zł i tam są skrypty maili. Nauczysz się pisać te skrypty maili, to naprawdę nie jest rocket science, jesteś w stanie się tego nauczyć i będziesz pisać maile dla twórców internetowych. Następnie strony lądowania, landing page też są w cenie. Możesz tworzyć dla twórców takie proste strony landing page, tak? I dzięki temu zarabiać za stworzenie takiej prostej stronki, na przykład 1000 zł, a zajmie ci to 2 godziny. Pisanie ofert sprzedażowych to bardzo ściąga z twórcy internetowego mnóstwo czasu, więc możesz pisać takie oferty perswazyjne, nauczyć się podstaw copywritingu. Tu książka Artura Jabłońskiego, Dariusza Puzykiewicza, nauczyć się tej perswazji, pisania perswazyjnych treści, które sprzedają
i później pisać takie oferty dla innych twórców, które będą finalnie później sprzedawały. To też jest bardzo fajny skill i bardzo, bardzo fajnie wyceniany. Czyli wszystkie kompetencje w obszarze marketingu internetowego. Zrób sobie takiego questa, takie zadanie, że napiszesz do 20 osób dziennie z propozycją pomocy. Hej, pomogę Ci w tym i w tamtym. Zacznij od małej próbki za darmo, a potem jak ta osoba zobaczy, że robisz dobrą robotę za darmo, to zacznie Ci płacić. I Ty takie małe próbki po prostu wykonuj. Rób to, rób tamto, rób tamto. Pisz do 20 osób dziennie. Jeżeli nie odpiszą, po 2 dniach się przypomnij. Jeżeli nie odpiszą, po tygodniu się jeszcze 3 raz przypomnij i dopiero wtedy urywaj kontakt, jeżeli taka osoba się nie odezwała, bo czasami trafisz w zły moment, trafisz do folderu inne i tak dalej, pisz na Instagramie, na privkach i tak dalej. Staraj się wybierać te social media, gdzie ci ludzie mają najmniej wiadomości, na przykład na LinkedInie często osoby odpisują na komunikaty, bo są tam mniej bombardowani niż na innych social media, dlatego łatwiej im jest odpisać. Także gdzieś tam fajny tip. Pisać tam, gdzie ci ludzie po prostu mają mniej wiadomości. Czyli ja chcę do kogoś uderzyć, często na LinkedInie piszę, bo wiem, że ta osoba ma tam mniej wiadomości niż na przykład na Instagramie, gdzie ma setki tysięcy followersów. Więc to jest taki tip. Więc jak będziesz pisać do 20 osób dziennie, to napiszesz w skali miesiąca do 600 osób, tak? Z 600 osób niech Ci skonwertuje 10, dalej mały procent i dla tych 10 możesz już świadczyć usługi, jesteś wtedy zawalony zleceniami, bieżącą pracą i tak dalej, co miesiąc bach, bach, bach. Fakturki przez inkubator, koszty 300 zł miesięcznie lub przez te Udemy i jedziesz po prostu dalej. Jeżeli chcesz, abym pomógł Ci rozwinąć agencję marketingową, jak chcesz po prostu gdzieś tam wnieść swój marketing na wyższy level, 602-727-263 lub kliknij w link poniżej darmowarozmowa.pl. Pozdrawiam serdecznie, Tomasz Guzik, cześć.